mamy ogólnie naszego przyjaciela. Cześć, cześć, tu Vanessa, jesteśmy na live game. Ze mną jest pan wąż oraz Niela Sobolewska-Diarra. Niele Sobolewska-Diarra, tak. Nie odmienia się mojego imienia za żadne skarby. Przepraszam, one są o wiele absolutnie lepsze nie szkodzi. Ode mnie. No, ja dodatkowo seplenie, więc sami rozumiecie. Tak, słuchaj, świetnie ci poszło jak na razie i czegoś się obawiasz? Jakaś konkretna konkurencja cię obawia? Nie, najbardziej się bałam tego, że odpadnę na samym początku i będę musiała w te robale wchodzić. Też wychodzę z założenia, jako że praktykuję trochę filozofii buddyjskiej i innych różnych, że jesteś tym, co jesz, a tam ponoć trzeba będzie jeść jakieś robactwo chyba, nie? W którymś momencie. Znaczy, z tego co wiem, to jest chyba jako kara taka, że jak się nie przejdzie, to że możesz coś tam... Nie, no to ja jestem grzeczna. Właśnie póki dobrze mi idzie, to mam nadzieję, że nic nie będę musiała zjadać, także jest spoko. Ci tego życzę. Najbardziej czekam na byka. Na byka? Tak. Dlaczego? Bo nie lubisz tam ujeżdżać, byka? Musiała się mojego męża spytać tak naprawdę. Halo? Sobota? Jest gdzieś tam daleko. Zapytamy. Ale nie, no tańczyłam chwilę na róże i tak, kurde, te uda mam w miarę sprawne i silne. Teraz też trenuję troszeczkę, no jest spoko. No to ludzie, uczcie się, nie? Tak się robi uda. Ale pole dance? Pole dance, tak. O, coś pięknego, jest niesamowite. Są jakieś nagrania gdzieś, jakieś te? Kurde, na pewno gdzieś coś jest, ale wiesz... Ja nie jestem tutaj z mega znaną osobą, więc mam nadzieję, że nikt do takiej rzeczy nie będzie docierał. Mam już 33 lata, więc wiesz, ta przeszłość jest przeszłością. Chciałabym troszeczkę... Wyglądasz młodziej. No to dziękuję. Wyglądasz młodziej o wiele, no. Staram się dobrze prowadzić. No, przede wszystkim, tak? A powiedz mi, czekasz najbardziej na byka, tak? A jest też kogoś, się obawiasz w jakiejś konkurencji? Kto mógłby cię gdzieś zmieść? Też nie. No jestem dosyć silną osobą przede wszystkim, poza tym tutaj są wszyscy przesympatyczni. Nie wiem, czemu na konferencjach tak to wyglądało, bo to, co tutaj się dzieje, całkowicie mnie zaskoczyło. Jest przezajebista atmosfera, mogę przeklinać? Tak. Także jest przezajebista atmosfera, ludzie są naprawdę spoko. Wiem, że tam jakieś małe napinki były, ale to jest naprawdę znikoma część tego całego turnieju. Mówisz, że jesteś silna kobieta, jak napniewica. Tak. Pokaż łapę. No. Trochę tłuszczu jeszcze. Nie jeden by tego chciał mieć. Powiedz mi, dobra, a poza bykiem co jest później? Bo obawiasz się tych robactwa, że tam musisz ręce wkładać, coś. Tak, te robaki mnie nie przekonują, bo one bardzo śmierdzą. Ja już nawet teraz mieliśmy konkurencję tego hula hop, czy hula kula, tak? No. I miałam taką, mam straszną fobię, że w ogóle dostanę jakieś grzybicy i musiałam sobie przysikać to jakimś dezynfekatorem, wytrzeć to, bo tylko to mnie obrzydza, takie tego typu rzeczy, czyli jakieś, nie wiem, bakteryjne takie rzeczy, a tak, to jest chyba spoko. Konkurencja z wężami. Widziałam, nie, że co z naszym tutaj panem wężem chodzimy sobie, coś tam co chwila mnie zaczepiałaś, tam miziałaś, że jest fajny, wręcz się nawet o niego martwiłaś. Tak. Zjebała mnie, że z nim chodzę. Tak, ale ponoć już wszystkich zapewniam, rozmawialiśmy z osobą, która się tym wężem zajmuje, której to jest wąż, okay. I naprawdę z nim jest okej. Okay. Tutaj koleżanka też bardzo dobrze o niego dba, więc Greenpeace... Zostałam Kasią oficjalnie, po raz kolejny. No, ale powiedz co, cieszysz się, że będą węże, czy tak? Węże, tak, słyszałam, że jeden jest agresywny, ale... No też domyślam się, że nie zrobimy czegoś takiego, że ktoś, zwierzę zrobi komuś taką krzywdę w tak medialnym, powiedzmy, przedsięwzięciu, że faktycznie mogłoby się coś stać. Poza tym bólu się za bardzo nie boję. No i tyle. Dużo przeżyłam przez ostatnie kilka lat. Ci, co śledzą mojego męża i mnie, to wiedzą, że dużo przeżyłam i dużo jestem w stanie znieść. Trzymam kciuki, no i tyle. Abyś wiedzieć, nie trzeba było, nie? Tej siły wykorzystywać. Nie, już jest spoko. No i to najważniejsze, tak? A co, jak z mężem? Szczęśliwi w końcu? Szczęśliwi i spokojni, tak. Szczęśliwi i spokojni, tak. I mieliśmy bardzo ciężki okres w swoim życiu, ale tak naprawdę zmiana środowiska na dobre nam wyszła. No i tyle, taka jest prawda. Tym, czym się otaczasz, tym się stajesz, więc warto by było zadbać o wszystko. Jesteś najlepsza. Chodź do nas, pokaż się, kto mówi. O, też jest gwiazda. Ej. Żona naszego Rafała. Jest najlepsza i jest, mam nadzieję, że wygra, naprawdę. No i tak jak widzicie, tu jest mega atmosfera, jest po prostu niesamowicie. Tak naprawdę... Ja to w porównaniu do całej reszty ekipy jestem mega no-name'em. Wzięłam w tym udział, bo miało być bardzo mocno rodzinnie, więc stwierdziliśmy, że o, sobota z żoną będzie fajnie. Konferencje, tak jak już wspomniałam, wyglądały całkiem inaczej, ale to, co tu się dzieje, ja mam nadzieję, że to wyjdzie drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. Nie myślę o wygranej. Ale bawię się świetnie, bawię się świetnie. Super, mega ci dziękuję, jesteś naprawdę mega w ogóle pozytywną osobą. Dzięki. I mów częściej o takich mądrościach, jakie mówisz teraz, bo to jest dość ważne. Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Esa.